Świat, który znamy, coraz częściej przypomina pole bitwy. To, co dawniej było ukryte, wychodzi na światło dzienne, zło rośnie w siłę, a jego obecność staje się coraz bardziej namacalna. Dziś nie chodzi już tylko o codzienne zmagania z pokusami czy moralnymi dylematami. To, co obserwujemy, to niepokojący wzrost liczby przypadków opętań i manifestacji sił demonicznych, które zaczynają ogarniać ludzkie serca i umysły w bezprecedensowy sposób. Czy to jedynie zbieg okoliczności, czy może znak czasów, w których duchowa wojna nabiera zupełnie nowego wymiaru? W ostatnich latach wielu egzorcystów alarmuje. Skala działania sił ciemności staje się przerażająco duża. Świadectwa licznych duchownych i wiernych pokazują, że zło nie przebiera już w środkach. Coraz częściej pojawiają się przypadki osób, które w nagły sposób zaczynają doświadczać mrocznych sił od nagłych zmian zachowania, poprzez niezwykłą siłę fizyczną, aż po wybuchy nadprzyrodzonej agresji, której nauka nie potrafi wytłumaczyć. Egzorcyści, na co dzień mający styczność z opętaniami, przyznają, że liczba przypadków, z którymi się spotykają, drastycznie wzrosła. Czy to możliwe, że zbliżamy się do kulminacji wielowiekowej walki dobra ze złem? Czy narastające zjawiska opętań są znakiem, że nadchodzi ostateczne starcie sił światła i ciemności? Biblia i tradycja chrześcijańska od wieków ostrzegają nas przed nadejściem czasów ostatecznych, gdy złe duchy będą działać z niespotykaną dotąd siłą. A może to, co widzimy dzisiaj, jest początkiem tej wielkiej duchowej wojny? Diabelskie dręczenia przybierają różnorodne formy, a jedną z najstraszniejszych są brutalne, fizyczne ataki demonów na swoje ofiary. Niekiedy ciało opętanej osoby nosi widoczne ślady ich działania, rany, oparzenia, zadrapania, a nawet ukąszenia i siniaki. Siła, z jaką demony zadają ciosy, bywa tak ogromna, że dochodzi do poważnych obrażeń, takich jak złamania czy zwichnięcia. Są przypadki, kiedy ofiary zostają brutalnie rzucane na odległość. Coś, co przekracza możliwości ludzkiej siły i logiki. Wielu świadków takich zdarzeń nie potrafi wytłumaczyć tych zjawisk w racjonalny sposób. Medycyna pozostaje bezradna, a interwencje duchowe, egzorcyzmy, stają się ostatnią deską ratunku. Takie fizyczne manifestacje to tylko jeden z przykładów potęgi zła, które próbuje bezpośrednio zranić i upokorzyć człowieka, wykorzystując jego ciało jako pole bitwy. Nie każde działanie demona ma jednak charakter fizyczny. Obsesja diabelska to wyjątkowo podstępna forma dręczenia, która koncentruje się na sferze psychicznej ofiary. Choć demon nie przejmuje kontroli nad ciałem, to potrafi wywrzeć niszczący wpływ na myśli, emocje i postrzeganie świata. Ofiary takich udręczeń często żyją w ciągłym strachu i desperacji, zmagając się z natrętnymi myślami, które są sprzeczne z ich moralnością, wiarą, a nawet miłością do najbliższych. Zachowania obsesyjne, irracjonalny gniew, bluźniercze fantazje podczas modlitwy to tylko niektóre z objawów tej duchowej napaści. Osoby dotknięte obsesją diabelską mogą słyszeć głosy, które uniemożliwiają im skoncentrowanie się na modlitwie, a nawet próbują ich odciągnąć od wiary. Co gorsza, demony mamią ich zmysły i wpływają na wyobraźnię, zasiewając wątpliwości co do Boga, świętych i sensu istnienia. Często zdarza się, że ofiary obsesji doświadczają fałszywych wizji świętych czy nawet samego Boga. Wszystko po to, by podkopać ich duchową pewność. Najbardziej przerażającą formą demonicznej napaści jest pełne opętanie, gdy demon przejmuje kontrolę nad ciałem człowieka. Opętane ciało staje się narzędziem zła, z którym duchowa istota może robić, co chce. Demon ma swoją tożsamość i wolę, a jego obecność w ciele ofiary jest stała, choć ujawnia się w wybranych momentach, zwykle w odpowiedzi na kontakt z sakrum. Egzorcyści, na co dzień stykający się z tymi przypadkami, wskazują na charakterystyczne objawy opętania. Przede wszystkim, opętana osoba wykazuje skrajną niechęć do rzeczy świętych, nie może znieść widoku krzyża, wody święconej, relikwii czy nawet modlitwy. W skrajnych przypadkach opętani mówią w językach, których nigdy się nie uczyli, lub ujawniają wiedzę o rzeczach, których nie mogą znać, na przykład o szczegółach z życia obcych im osób. Zdarza się również, że ciało opętanej osoby zachowuje się w sposób sprzeczny z prawami fizyki, lewitując, materializując przedmioty lub przejawiając zdolności biolokacji, przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Te zjawiska wywołują niepokój i strach nie tylko wśród świadków, ale również wśród samych duchownych, którzy widzą w nich oznaki ostatecznej walki między dobrem a złem.
Demony często manifestują swoją obecność poprzez dziwne dźwięki, nieziemskie odgłosy, których ludzki aparat mowy nie jest w stanie wydać. Do tego dochodzą inne przerażające symptomy. Demoniczny śmiech, konwulsje, wrzaski i gwałtowne ataki furii, które nie mogą być wytłumaczone w ramach tradycyjnej psychologii. W skrajnych przypadkach opętania dochodzi do niezwykłych zjawisk materializacyjnych. Wokół opętanego pojawiają się dziwne, złośliwe przedmioty, jak igły, gwoździe, szkiełka, skrawki tkanin czy nawet kawałki mięsa. Te rzeczy pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach, raniąc lub strasząc ofiarę i jej bliskich. Zjawiska te przekraczają granice zdrowego rozsądku, a jednocześnie wydają się być częścią diabelskiego planu, mającego na celu zastraszenie i zniszczenie ofiary zarówno fizycznie, jak i duchowo. Świat, w którym żyjemy, wydaje się być coraz bardziej pogrążony w duchowym chaosie. Egzorcyści alarmują, że skala opętań i dręczeń diabelskich rośnie w zastraszającym tempie, a walka duchowa wchodzi w nową, bardziej brutalną fazę. Wydaje się, że zło nigdy wcześniej nie było tak wszechobecne jak teraz. W dzisiejszych czasach praktyki, które otwierają drzwi złemu duchowi, stały się niemal powszechne i często są postrzegane jako coś normalnego, a nawet modnego. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że ludzkość, która przez wieki próbowała walczyć ze złem, teraz dobrowolnie je zaprasza do swojego życia? Przyczyn jest wiele, ale większość z nich związana jest z odrzuceniem wartości duchowych, relatywizacją moralności oraz poszukiwaniem łatwych i natychmiastowych doznań, które dają tylko pozory szczęścia. Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który przyczynia się do rozprzestrzeniania się zła, jest coraz większe odchodzenie od Boga i wartości chrześcijańskich. Współczesna kultura często marginalizuje religię, a wiara w Boga staje się czymś niemodnym czy wręcz anachronicznym. W wyniku tego ludzie tracą duchową busolę, która przez wieki prowadziła ich ku dobru. Kiedy z serca człowieka znika miejsce dla Boga, powstaje pustka, którą zło szybko wypełnia. Relatywizm moralny, który dziś dominuje, sprawia, że pojęcia dobra i zła stają się rozmyte. To, co kiedyś było uznawane za niepodważalne zasady moralne, dziś jest interpretowane na różne sposoby, a grzech, który dawniej budził lęk i wstyd, staje się akceptowalnym wyborem życiowym. Często słyszymy, że każdy ma swoją prawdę, albo że nie ma jednej definicji moralności. W efekcie coraz więcej osób zaczyna oddalać się od chrześcijańskiej koncepcji grzechu, co otwiera przestrzeń do praktyk, które są duchowo destrukcyjne. Wraz z odchodzeniem od tradycyjnych wartości chrześcijańskich, ludzie zaczęli szukać alternatywnych form duchowości, które obiecują szybkie i łatwe rozwiązania. Niestety, te poszukiwania często prowadzą w niebezpieczne rejony. Fascynacja okultyzmem, ezoteryką, astrologią czy magią nie jest już zjawiskiem marginalnym. W mediach, internecie czy literaturze codziennie bombardowani jesteśmy treściami, które promują tego typu praktyki jako coś ekscytującego i nieszkodliwego. Horoskopy, tarot, wróżbiarstwo, rytuały na przyciągnięcie miłości czy poprawę finansów stają się codziennością dla wielu ludzi. Choć te praktyki mogą wydawać się niewinne, otwierają drzwi złym duchom. Kościół od wieków ostrzegał, że angażowanie się w okultyzm, nawet w formie zabawy, to igranie z siłami, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na duszę. Zło często przybiera atrakcyjne formy. Obiecuje moc, wiedzę, kontrolę nad losem, ale w rzeczywistości prowadzi do duchowej niewoli. Kolejnym czynnikiem, który przyczynia się do rozprzestrzeniania się zła, jest współczesny kult natychmiastowej przyjemności i konsumpcjonizm. Żyjemy w świecie, w którym wszystko musi być tu i teraz. Media, reklamy i popkultura przekonują nas, że szczęście można znaleźć w dobrach materialnych, luksusie, sławie czy zaspokajaniu własnych pragnień. To społeczne przesłanie odwraca uwagę człowieka od głębszych, duchowych wartości i prowadzi go na drogę, która często kończy się pustką i rozczarowaniem. Wielu ludzi, w pogoni za natychmiastowymi przyjemnościami, wpada w uzależnienia. Te uzależnienia nie tylko osłabiają ich wolę, ale także otwierają drzwi na duchowe dręczenia. Konsumpcjonizm i hedonizm powodują, że człowiek zaczyna żyć tylko dla siebie, zapominając o potrzebach innych oraz o swojej odpowiedzialności wobec Boga i bliźnich. W takim stanie człowiek staje się łatwym celem dla sił zła, które karmią się ludzką słabością i egoizmem. Współczesna kultura masowa, zwłaszcza poprzez filmy, muzykę, gry komputerowe i internet, promuje wartości,
które są sprzeczne z nauczaniem chrześcijańskim. Przemoc, niemoralne zachowania, nihilizm, gloryfikacja zła to elementy, które coraz częściej pojawiają się w popkulturze. Te przekazy, często kierowane do młodych ludzi, wpajają im, że przemoc czy moralna deprawacja to normalność, a zło jest czymś, co można ignorować, jeśli nie przynosi natychmiastowych konsekwencji. Muzyka czy filmy o tematyce satanistycznej, demonizującej Boga, czy wręcz promujące okultyzm i praktyki magiczne, stają się codziennością. To, co dawniej budziło strach, teraz jest przedstawiane jako coś intrygującego, mrocznego, ale modnego. Dla wielu młodych osób takie treści stają się sposobem na bunt przeciwko tradycyjnym wartościom. Niestety, zło, nawet ubrane w atrakcyjne szaty, pozostaje złem, a ci, którzy otwierają się na nieświadome jego działanie, mogą łatwo paść ofiarą duchowych udręczeń. Fundamenty, na których budowano zdrowe społeczeństwa, rodzina i wspólnota, również przeżywają kryzys. Rodziny są dziś rozbijane przez rozwody, konflikty i wzrastający egoizm. Coraz więcej dzieci dorasta w domach, gdzie brakuje miłości, ciepła i duchowego przewodnictwa. Kryzys rodziny prowadzi do kryzysu wartości. W takich warunkach dzieci i młodzież stają się podatne na wpływy sił zła, ponieważ nie mają solidnych fundamentów moralnych ani wsparcia, które mogłoby je ochronić przed niebezpieczeństwami duchowymi. Ludzie coraz częściej żyją w izolacji, odrzucając potrzebę wspólnoty, zarówno tej rodzinnej, jak i kościelnej. Wspólnoty, które kiedyś były miejscem duchowego wsparcia, dziś zastępowane są wirtualnymi relacjami, pozbawionymi głębi i prawdziwej więzi. W takim społeczeństwie, obizolowanym od duchowych korzeni, siły zła znajdują dogodne warunki do rozwoju. Zło rozprzestrzeniło się we współczesnym świecie w alarmującym tempie, ponieważ ludzie oddalili się od Boga, porzucili moralne zasady i otworzyli drzwi siłom duchowej ciemności poprzez konsumpcjonizm, fascynację okultyzmem oraz promowanie antywartości. Ta duchowa wojna trwa, a każdy z nas musi być czujny i świadomy zagrożeń, które mogą czaić się za pozornie niewinnymi wyborami życiowymi. Zbliżająca się walka z siłami zła wymaga od nas odnowienia wiary i zwrócenia się ku prawdziwym wartościom, które chronią nas przed duchowym niebezpieczeństwem.